Odpady budowlane, meble, opony to śmieci, które mieszkańcy Jelenia podrzucają na parking, gdzie co drugi miesiąc przyjeżdża samochód MZNK. Błagam, wyjaśnijcie mieszkańcom, co to znaczy mobilny odbiór odpadów, bo zrobili sobie z tego miejsca wysypisko śmieci, mówi mieszkanka pobliskiej okolicy. Mobilny punkt, który w Jeleniu mieści się na parkingu przy ulicy Wygoda, jest do dyspozycji mieszkańców co drugi miesiąc, zawsze w sobotę w godzinach od 9 do 12. Oznacza to, że każdy może tam przywieźć odpady i sam załatować na samochód firmy obsługującej punkt. Naturalnie pracownik może pomóc w przeładunku, ale naprawdę nie jest w stanie w pojedynkę zabrać wielkogabarytowych odpadów, które mieszkańcy zostawiają na wspomnianym parkingu poza dniami i godzinami wyznaczonymi przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Ostatni wywóz z punktu odbył się 2 marca. Znaczy to, że te wszystkie śmieci będą tam leżały do 11 maja. Wówczas w sobotę między godzinami 9 a 12 będzie można podjechać i przeładować swoje odpady. Tak to działa, nie inaczej.